Proszę Państwa, to znak charakterystyczny dla układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Pawłowice. Urocze osiedle mieszkaniowe na północnym kraju Wrocławia. Niska zabudowa, taka mieszana od poniemieckiej poprzez perelowskie wille do obecnych nowoczesnych form. Część taka ukryta jakby w parku, część w takim terenie otwartym. No i te prace, które Państwo tutaj widzicie przed sobą, one związane są z następującą sprawą. Otóż 14 lat po rozpoczęciu XXI wieku osiedle w mieście, które według projektów pana prezydenta ma aspiracje, by się ścigać z Londynem i Frankfurtem, otrzymuje kanalizację. To powinna była być jedna z pierwszych inwestycji miejskich. No i dzisiaj pan prezydent mógłby się tym pochwalić, że tutaj takie dobro ludziom przyniósł. Teraz no w tym stanie jest to trudno PR-owsko ubrać, w związku z tym nie jest dziwne, że oglądamy na billboardach jakieś lotniska i fontanny. Ale przede wszystkim uważam, że władza miejska powinna dbać o nasze podstawowe potrzeby. To są dobre drogi, kanalizacja, czysta woda w kranach. Przeszedłem się, proszę Państwa, po niektórych z tych projektowanych. I budowanych teraz ulic i chodnikach i mam taką jedną uwagę, a mianowicie nie wydaje się mi, żeby w kilku miejscach spełniały one warunki do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne na wózkach. Ja mam kilku takich znajomych, oni zwracają mi uwagę i na szerokość tych ciągów, a także na nawierzchnię. No można było rozważyć wykładanie chodników jednak gładką nawierzchnią, nie każdego niepełnosprawnego stać na wózek z amortyzatorami. Ale pocieszająca rzecz dla kierowców, tutaj ten ciąg z autostradowej obwodnicy Wrocławia, ten sięgacz, który idzie tam przez Ramiszów, to trochę wstyd właśnie, że gmina sąsiednia tak ładną drogę pociągnęła, a dojeżdża się do Wrocławia i wjeżdża się w jakieś dziury, ograniczenia i tak dalej. To ma szansę przybrać ludzki wygląd, będzie łatwiej mieszkańcom, no i będzie łatwiej wjechać do Wrocławia i na pewno będzie to ładnie wyglądało. Druga rzecz, która, proszę Państwa, zwróciła moją uwagę na tym osiedlu, to duża liczba ostrzeżeń o groźnych, głodnych psach, które dopadną Państwa wcześniej, niż sobie Państwo to po prostu wyobrażacie. A także informacja o firmach ochroniarskich, które strzegą poszczególnych nieruchomości. No, takich informacji nie umieszczają ludzie, którzy czują się bezpiecznie. My mamy we Wrocławiu taką formację, ona nazywa się Straż Miejska i jej zadaniem jest prewencja i zapewnianie nam bezpieczeństwa. Ale nasi dzielni strażnicy prawdopodobnie teraz pilnują znaku zakazu wjazdu na psie pole, który jakiś durny urzędnik postawił i tam solą mandaty, zamiast tutaj ludziom zapewnić bezpieczeństwo. W związku z tym postulat kandydata nowej prawicy na prezydenta miasta, pana Roberta Maurera, aby tą formację zlikwidować, a pieniądze zaoszczędzone w części oddać podatnikom, a w części przekazać policji, żeby utworzyła jakąś taką swoją formację, która będzie pilnowała porządku i bezpieczeństwa na osiedlach, uważam za słuszne i w Radzie Miejskiej będę bardzo mocno ten postulat wspierał, dążąc do rozwiązania tej, jak widać, niepotrzebnej nam wrocławianom formacji. Dziękuję za uwagę.